Uważam, że są jeszcze szanse na to, aby funt kosztował 5 zł, patrząc na to, w jakim kierunku idą negocjacje w sprawie Brexitu między Wielką Brytanią a strefą euro. Widać, że obie strony szukają polubownego rozwiązania. Nikomu to nie zależy, żeby pójść na przysłowiowe noże, także ten scenariusz twardego Brexitu, gdzie ten rozwód będzie bolesny i będzie kosztował przede wszystkim Wielką Brytanię sporo zarówno w relacjach handlowych, jak i w kosztach finansowych, to nie jest ten scenariusz, który w tym momencie jest najbardziej prawdopodobny. Warunki omawiane na ostatnim szczycie unijnym pod koniec marca wskazywały, że zarówno w kwestiach handlowych, jak i wykorzystaniu obywateli Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii odwrotnie. Tutaj wszystkie strony życzą sobie polubownego rozwiązania, dwuletniego okresu przejściowego, także nic nie wskazuje na to, aby gospodarkę Wielkiej Brytanii przede wszystkim czekał bardzo silny szok ekonomiczny, który miałby doprowadzić do przejściowej recesji. W konsekwencji zatem nie ma co w wycenie funta brytyjskiego uwzględniać tak czarnego scenariusza. I rynek powoli przekonuje się do tego rozwiązania. Dodatkowo przekonuje się do tego Bank Anglii, który jakby w swoich prognozach zakłada bardziej łagodne rozwiązanie kwestii Brexitu, co pozwala mu też myśleć o podwyżkach stóp procentowych. Także już najbliższa powinna nastąpić w maju tego roku i bardzo duże szanse są na to, że to nie będzie jedyny krok na drodze podwyżek stóp procentowych i w listopadzie zobaczymy kolejną podwyżkę. I znów dwie podwyżki w całym roku to jest ten element, który będzie bardzo mocnym impulsem do tego, aby funta umacniać w kolejnych miesiącach, nie tylko względem złotego, ale też względem euro czy dolara. Także to wszystko rysuje nam na tyle warunki pozytywne, aby ten kurs z obecnych poziomów blisko 4,80 złotego, można podejść do tej magicznej piątki, o której niektórzy Polacy mieszkający na wyspach powoli zaczęli zapominać.